Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak stworzyć efekt tynku betonowego, przecieranego i patynowanego srebrnym woskiem. Zapraszam. Po co woskować tynk betonowy? A dlaczego nie? Wosk spowoduje, że powierzchnia jeszcze będzie bardziej wodoodporna i zmywalna, a srebrzystość spowoduje, że efekt będzie nieco bardziej dekoracyjny. Materiał, który użyję, ten srebrny wosk, to w zasadzie srebrna patyna z firmy San Marco, którą w zasadzie można używać jako wosk do na przykład stiuków weneckich. Ja tą srebrną patynę położę na tynk betonowy. Troszeczkę delikatnie ją wetrę, ale nie jakoś bardzo. Patyna wsiąknie w strukturę tynku, spowoduje, że on będzie nieco bardziej srebrzysty, ale też tym samym dużo bardziej wodoodporny. Także taka ciekawostka, jakby ktoś chciał spróbować woskować tynk betonowy. No i będziecie mieli możliwość zobaczyć, jak to jest i jak to da się zrobić i czy to wszystko dobrze wygląda. Czasem się ten wosk po prostu nie lepi. Czy rzeczywiście wsiąknie w strukturę tynku. Zaraz wszystko zobaczycie krok po kroku, bo najpierw położę oczywiście tynk, zrobię strukturę, przetrę ten tynk troszeczkę kolorem, a na samym końcu właśnie dodam ten srebrny wosk, tą srebrną patynę włoskiej firmy San Marco. Zapraszam na dalszą część prezentacji. Oczywiście na samym początku rozpoczynamy pracę od podkładu, podkładu szczepnego, który ma za zadanie związać tynk z podłożem. Podkład nakładamy pędzlem lub wałkiem, w zależności od tego, co mamy pod ręką. Po wyschnięciu podkładu nakładamy jedną, nieco grubszą warstwę tynku. Następnie ten tynk modelujemy na zasadzie odciągania pacą struktury. Po około 15-20 minutach strukturę przygładzamy delikatnie zwilżoną pacą. Po wyschnięciu tynku nakładamy impregnat. Impregnat spowoduje, że chłonność tynku zostanie odcięta i będziemy mieli możliwość bardzo łatwego przecierania lazurów kolorystycznych. Po położeniu impregnatu następny krok to nakładanie lazurów kolorystycznych. Najpierw nakładam, jak widać, taki lazur w odcieniu takim mocno grafitowo-szarym. Nakładam go dość obficie, nie przejmuję się specjalnie, ponieważ impregnat spowodował, że chłonność jest odcięta, dlatego też mogę sobie pozwolić na nałożenie tego koloru więcej i zetrzeć tyle, ile uznam za stosowne. Jaką chcę intensywność tego koloru mieć? Taką po prostu ilość tego koloru zostawię. Jeżeli chcę mieć go mocno przetarty, no to po prostu bardzo mocno powycieram strukturę tynku, no i zmyję praktycznie ten kolor do zera, jeżeli oczywiście chcę. I teraz w zasadzie można by było powiedzieć, że efekt jest skończony. Ponieważ wielokrotnie pokazywałem na moim kanale właśnie takie efekty, gdzie robiło się strukturę, nakładało się impregnat, przetarło się kolorem i tyle. I efekt finalny już był gotowy. Niejednokrotnie też takie efekty sprzedawałem i samemu też robiłem u klientów na ścianach. Ale w tym przypadku chciałem troszeczkę coś zmienić, coś więcej dodać. Także przede wszystkim postanowiłem najpierw trochę ten tynk rozjaśnić, ponieważ jednak ta intensywna szarość była zbyt intensywna i ten tynk po prostu był za ciemny. Co jest też dla Was ważną informacją, że da się czasami rozjaśnić tynk kolorystycznie, jeżeli go trochę przesadzimy z tym intensywnością tej szarości albo jakiegoś innego koloru. Po prostu można wziąć ten sam lazur, który był zabarwiony na taki grafitowo-szary kolor, po prostu zabarwiony na biały. On, ten lazur nie będzie w pełni kryjący, tylko trochę wytłumi tą szarość, czy ten kolor, który będziecie mieli u siebie. Możecie to właśnie też w taki sposób zrobić. I ja właśnie też tak zrobiłem, że najpierw troszeczkę wytłumiłem tą szarość, a później właśnie położyłem ten srebrny wosk, żeby to jeszcze dodatkowo ładnie przysrebrzyć i żeby to wyglądało trochę bardziej ciekawie. Ale w sumie ten efekt, który Wam pokazałem, mógłby się na tym etapie zakończyć. Także zerknijcie sobie, jak
ten tynk wygląda właśnie w tym ciemnym kolorze, a za chwilę zobaczycie, jak go trochę przerobiłem. No i jak już wspomniałem, nakładam lazur zabarwiony na biało. Biel jest transparentna, też ją można wytrzeć albo zostawić więcej, tak jak w przypadku ciemnego koloru. Tutaj trochę ten właśnie efekt wytłumię, ten intensywność kolorystyczną zostanie zgubiona przez właśnie nałożenie białego lazuru. No i na sam koniec wcieram trochę wosku srebrnego w gąbkę i nakładam go na właśnie tynk. Delikatnie, nie za dużo, troszeczkę wcieram w te miejsca bardziej wypukłe, tak żeby one się delikatnie przysrebrzyły. No i tym samym też ten wosk spowoduje, że ta struktura będzie nieco bardziej zmywalna. No i mamy to. Tynk ładnie się srebrzy, wosk wniknął w strukturę i tym samym ta powierzchnia jest nieco bardziej zmywalna. Ale czy na tyle, żeby na przykład położyć taki zawoskowany tynk pod prysznic do łazienki? No tutaj raczej nie. Pod tym względem tego bym nie polecał, ale na pewno wosk spowoduje, że ta powierzchnia jest nieco bardziej wodoodporna. A jak bardzo? A no zerknijcie sobie sami, bo mam tutaj pucharek z winem, a w zasadzie z wodą. Nie ma wina. No i możemy sobie tutaj tak o, polać. Poleciało. Wody tutaj jest mnóstwo teraz, ale wy prawdopodobnie nie widzicie nic, ani śladu, ponieważ powierzchnia jest w pełni zmywalna. Wszystko spłynęło sobie tak jak po kaczym piórze. Ale jak powiedziałem, raczej pod prysznic to ten system się nie nadaje, bo tam są detergenty, to się można po prostu szybko wymyć. Natomiast gdzieś tam w miejscach nieco bardziej narażonych na wilgoć, taki wosk na pewno trochę poprawi. Sam impregnat już też bardzo dobrze działa na tynk betonowy i też ta zmywalność oraz odporność jest wysoka, ale wosk może spowodować jeszcze dodatkowo większą odporność na wodę, na wilgoć. No i w zasadzie tyle. A poza tym ciekawie wygląda z taką srebrną, delikatną poświatą. Za chwilę Was zaproszę tutaj, żebyście zobaczyli sobie dokładnie ten tynk, żebyście go w pełni mogli zobaczyć, jak to dokładnie z bliska wygląda. No i dziś to tyle. Oczywiście mam gorącą prośbę, żebyście subskrybowali mój kanał i wrzucali łapki w górę, jeżeli się odcinek podobał. Odcinków będzie jeszcze dużo o tynkach betonowych i nie tylko, także mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym za tydzień o 19. A na dziś to tyle. Zapraszam Was do finałowej prezentacji. Do zobaczenia. Cześć. Wszystko zaleje, zamoknie.